Cześć, nazywam się Paweł Czabak z warszawskiego koła Stowarzyszenia Marfan Polska. Od jakiegoś czasu na naszym kanale na YouTubie wrzucamy filmiki, wywiady z lekarzami różnych specjalizacji na temat zespołu Marfana, diagnostyki, profilaktyki, ale również operacji, które wykonuje się u pacjentów z zespołem Marfana. Oprócz tego typu filmików zastanawiam się, czy nie chcielibyście zobaczyć również filmików o tym, jakie mamy plany w stowarzyszeniu, co robimy w warszawskim kole Marfan Polska. I oprócz tego typu filmików również opowiadałbym Wam o codziennych perypetiach osoby z zespołem Marfana, w jaki sposób na co dzień możemy funkcjonować, czego powinniśmy unikać i jak po prostu żyć normalnie z zespołem Marfana. Drugi news. W zeszłym tygodniu nagraliśmy wywiad z panią dr Katarzyną Sklindą z warszawskiego szpitala MSWiA przy ulicy Wołoskiej. Pani doktor jest radiologiem, odpowiedziała nam na szereg bardzo podstawowych, ale również i zaawansowanych pytań. W tej chwili jestem w trakcie montowania piątej części ostatniej. Myślę, że w ciągu paru dni uda mi się to skończyć i tylko pozostanie wysłanie tych filmików do autoryzacji do pani doktor i myślę, że pod koniec przyszłego tygodnia taką autoryzację uzyskam i w najbliższą niedzielę pojawi się już pierwszy odcinek z serii o radiologii. News 2. W tym tygodniu odpaliliśmy stronę warszawskiego koła www.marfan.org.pl, gdzie oprócz podstawowych informacji o tym, czym jest zespół Marfana, w zakładce lekarze możecie znaleźć listę rekomendowanych lekarzy i placówek. Serdecznie zachęcam do przejrzenia tej listy i jeżeli macie jakiekolwiek rekomendacje innych lekarzy, proszę wypełnijcie formularz, który jest na tej stronie i jak najszybciej dodamy takiego lekarza do naszej bazy, tak byśmy wszyscy mogli łatwo korzystać z jej zasobów. News trzeci. Trzeci, muszę spojrzeć na kartkę. To był news trzeci. To na razie tyle. Mamy dla Was trzy duże wiadomości, czyli nowe biuro, wywiad i nowa strona. Na tej stronie oprócz lekarzy możecie znaleźć wywiad z profesor Bielińską z Instytutu Kardiologii z Ośrodka Badań Przesiewowych, gdzie znajdziecie mnóstwo informacji o zespole Marfana. Dajcie znać, czy chcielibyście więcej takich filmików, czy podobało Wam się takie krótkie sprawozdanie z tego, co udaje nam się robić, co robimy i również jakie mamy plany. Jeżeli podoba Ci się kanał, zasubskrybuj go, daj łapkę w górę. Jeżeli chciałbyś nam pomóc w budowaniu tego kanału, napisz do nas w prywatnej wiadomości lub na maila podanego w opisie tutaj na dole. Jeżeli sam potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub na naszej zamkniętej grupie na Facebooku. Trzymajcie się, cześć!